jest znakomitym źródłem pełnowartościowego białka. Dostarcza nam również witaminy z grupy B, witaminy A i D, wapń, fosfor, magnez i cynk. Naturalnie występującym w mleku dwucukrem jest laktoza zbudowana z glukozy i galaktozy. Do trawienia laktozy niezbędny jest enzym laktaza. Wraz z wiekiem może dojść do zmniejszenia się aktywności tego enzymu, jednak nie jest to regułą i w naszym społeczeństwie sytuacja ta nie zdarza się zbyt często. Nietolerancja laktozy może dotyczyć prawie 1/3 osób w Polsce. Nietolerancja laktozy nie oznacza konieczności rezygnacji ze spożycia mleka. Czasami osoby z nietolerancją laktozy wciąż mogą spożywać do 12 g laktozy na porcję, co odpowiada średnio jednej szklance mleka. Produkty fermentowane, jak na przykład kefir, maślanka czy jogurt naturalny, są zwykle lepiej tolerowane niż mleko przez osoby z nietolerancją laktozy. Zarówno dzieci, osoby dorosłe i osoby starsze mogą pić mleko. W przypadku występowania nietolerancji laktozy warto wprowadzić do diety fermentowane produkty mleczne, takie jak jogurt naturalny, kefir czy maślanka. Pomimo zawartości laktozy są one zwykle lepiej tolerowane. W takim przypadku zasadny jest również wybór produktów bezlaktozowych lub suplementacja laktazy, enzymu rozkładającego laktozę.